Siema, siema, hejos. Jestem u naszego endurowca po wypadku na enduro, u Pawła. Przyjechałem go odwiedzić. Miał operację. Poopowiada zaraz, co mu się przydarzyło. Ja mu opowiem, jak było na hard enduro u Mirka. Druga. Najwięcej błędów popełnia się, jak się za dużo siedzi na motocyklu, a przede wszystkim podpiera nogami. Powtarzam, motor służy do jeżdżenia, a nie do podpierania się nogami. Siema, byku. Jak ręka? No dobrze. Możesz pionę przybić? No lew. Żyję, żyję. Cześć. Żyjesz? No. A ty nie widzę. Ja ledwo co? Mirek tam przeczołgał mnie, że szok, nie? O! Sobie tak zaprowadzisz w drugą stronę, bo zginę. Zrobimy cię szkolonką, bo przyjechałeś na szkolonką. Jak? To jest pierwsza kwestia. Jak stoisz na motocyklu, tak? Stań na motocyklu. Weź tego gogle, daj mi ten gogle, tak jak widać, bo widzę, że masz też szoku trochę. I najwięcej kontuzji jest kontuzji kolan, kostek i w ogóle. Nie rąk i tak dalej, tylko kolan z uwagi na podpieranie. Oczywiście to jest oznaka słabości, mi też to się zdarza. Tak? Taki odruch bezwarunkowy, ale tym bardziej będziemy ćwiczyli to, żeby tej nogi nie wyciągać. To będzie nam na torach łatwiej. Będziemy szybciej jechać. I na podjazdach też, bo zauważcie, no, nogę wyciągamy niby, żeby sobie pomóc się odepchać, a naprawdę sobie przeszkadzamy, bo ściągamy tą nogę z motocykla i odciążamy motocykl. I tylne koło się robi lekkie i grzebie. Tragedia. To ja też bym wolał być tak przeszkadzany. Tak? No. Motor to już nie wiem, ile razy na mnie spadł, wiesz, uderzył mnie. A to w plecy, a to w nogę, a to w głowę. Stoisz, tak, na motocyklu. Pamiętaj, nogi nie tutaj, nie tutaj. Generalnie podstawą jest śródstopiu. Potem jak już to się jeździ szybciej, to się przesuwa do tyłu, do przodu, a generalnie bazę budujesz. Nie ucz się za szybko, tylko powoli. Prędkość przyjdzie z czasem. Będziesz, motor macie będzie zachęcał z czasem do szybkiej jazdy, a nie, że pała na prostej, ja nie wiem, co się z nim dzieje, tak? Także o. Poleciał normalnie jak enduro keks, nie? Z góry, normalnie tak odbił się i przekoziął kowywał. A coś się stało? A ja nie wiem, dopiero będę oglądał. Nie wiem, nic nie wiem. Nie było czasu oglądać, nie? Jak jeździsz? Noga zawsze przy stopiu. O, tu. Nogi zawsze przy silniku. Nie mogą odlegać. Tu. Do, tu. Tam tak samo. Trzymać motor kolanem. W razie W, hamulec masz pod nogą. Nie możesz go szukać. Tak samo biegi. Jak zmieniasz, nie możesz szukać. Nie możesz, musisz tak biegi mieć ustawione i tą dźwignię, żeby nie odrywać nóg z tego. Jeżeli odrywasz, to masz źle ustawione. Co oni ci tu założyli? Płytkę tytanową. Teraz wiesz, magnesy to trzeba uważać. To jest 6 szwów. Aha. I tam płytka, śruby. I śruby? A. Też śruby, no. O. No normalnie już ruszam, nie? To aha. I jeszcze. I musiało być jednak operacja, nie? Bo były odłamki w środku. Aha. To by ci się nie pozrastało, nie? Złoty, widziałem zdjęcie, to kość tu, ta złamana, nie? A reszta tak. O, no. Lipa. No, musiało być. A co by to było, jakbyś nie miał buzera? I tak masz mieć postawione, jeden woli, że jest bardziej czuły, drugi mniej. Mhm. Lub też głębokość ustawiasz tego, tak? To jest czuły. No czuły, bo ktoś szybki jeździł tym motocyklem, tak? To po jakimś zawodniku motocykl, tak? Tak. Już takim, który jeździ. No, a tego masz to wszystko postawione dobrze. I czym szybciej jeździsz, pamiętaj, staraj się jeździć jak najwięcej na stojąco, nie na siedząco. Czym szybciej będziesz jeździł po murdach, w dziurach, to odsuwasz się do tyłu. Nie tutaj, nie. O, to jest błąd zawsze. I u Jarka w szczególności. Odsuwasz się z nogami, z kolanami. Tu, o. Całość się odsuwasz. O. Jeszcze, o. Aż tam, jakbyś chciał tyłkiem dotknąć butnika. Całość. O, widzisz? I czym szybciej będziesz jeździć, tym bardziej się odsuwasz. Błędem jest, jak właśnie wszyscy jadą,
i stoją na środku motocykla. Wtedy dociążasz bardzo przód i przód ci się wali w zakrętach, po muldach i w ogóle. Dążymy do tego, zauważcie, szybsi zawodnicy, popatrzcie sobie na filmikach, oni praktycznie cały czas jadą z tyłu. Przednie koło ma być odciążone w powietrzu. I wkładasz gaz, jest przeszkoda, widzisz dziura, gaz. Opada ci motor, gaz. Gaz jest twoim pomocnikiem, nie przeciwnikiem. W tym wypadku masz motor mocny i będziesz się bał często. A w słabszym motocyklu będziesz bardziej, będzie cię bardziej zachęcał. Daj mi jeszcze, daj mi jeszcze, daj mi jeszcze. A tutaj będzie, jak mocny motor jest, o kurde, za dużo gazu, o kurde, za dużo gazu. Nie może być. Rozumiesz? Rozum. Ale ja nie złamałem, ale chciałem 30 metrów. Na głowę spadłem. Ale ty złamałeś żebro, nie? No żebro, no. No bo też, wiesz, tu uderzyłem o kierownicę. Ten filmik, to tak samo się wywrócił, identycznie. Tak samo? Identycznie. Tylko trochę dalej poleciałem, nie? No ty dalej, no. No. To jest to, widzisz, to musisz mnie pobić teraz. I tak o, druga kwestia. Jeździć, pytanie, co chcesz jeździć bardziej? Enduro czy motocross i tak dalej? No enduro. Pewnie. Ale lekcje musisz odrobić z motocrossu. Przede wszystkim na początku tory, tu łąka, tak? I sobie jeździsz kółeczka, ósemki, zakręt lewa, prawa, żeby nauczyć się balansu. Nie pchaj się od razu w ciężki teren, typu jak my teraz pojechaliśmy i tak dalej, bo się zniechęcisz. To nabierzesz, o kurde, jakie podjazdy, zjazdy, to jest fajne, ale pierwsze parę godzin lepiej spędzić na otwartych przestrzeniach, torach, a nie w lesie. Bo sobie można krzywdy zrobić. Po prostu, tak? Dobra, pierwsze. Stoicie na motocyklu. Dzień dobry, śmiesznego. Dziękuję. O, ja byłem cały silny, no bo ja spadłem na głowę i tak kulałem się, głowa, reszta nie wiem jak to było, głowa, tylko pamiętam, że tylko ta głowa i potem jak z tej czołgostrady schodziłem, nie, no to taki, w ogóle to nie mogłem ani powietrza złapać, ani nie wiedziałem o co chodzi, nie, i na czterech, bo nie mogłem nawet wstać, nie. Ja też, nie wiedziałem co się dzieje w ogóle, no. Co mam, czy mam coś złamane, wszystko mnie bolało równo. A dopiero ja... później mnie zaczęło tylko bardzo boleć. No. Znaczy, ja nie wiem, nie pamiętam czy mnie bolało, tylko wiem, że chłopaki mówią, no to co, to już do domu jedziemy, nie? A ja mówię, nie jadę do domu. Jeszcze 3 godziny jeździliśmy. Przewracałem się co chwilę, bo nie miałem siły, ale kierownicę tylko mi wyprostowali, jeszcze na takiej skrzywionej bardzo jechałem z nimi, nie? Dalej. No i przebomblowałem. I wiesz, jak to się wszystko rozruszało, to było inaczej, nie? A tak jakbym przestał nagle i to... Pamiętaj, nogi na śródstopiu, masz mieć tu ustawione właśnie pod nogą, nie możesz mieć tak, że go szukasz. Trzymasz tu, o, kolanami, tu. Nie rękoma. Nogi to jest 3/4 mięśni ciała, 2/3 to tam zależy, tak? Ale nogi ci nie zaboli. A jak ręce mocno trzymasz, to moment, tak zwane zabetonowane przedramiona, to każdy dobra. No ja czuję tak. Nie trzymam. Zauważ, że jak jedziesz motocyklem, to nie kierujesz kierownicą, tylko balansujesz tu. Zgadza się? W lewo przenosisz ciężar ciała na lewo. Tak jak ja w lesie, nie? Prawo, ty w prawo. Widziałeś, nie? A Jarek często siedzi i trzyma kierownicę. Ja? I się mocuje. I nogami macha na boki. Jakby muchy odganiał tymi nogami. Ale tylko jak Bartka chce wyprzedzić. On jak muchy jakby odganiał. Nie, bo ja chcę go dogonić. Nie? On tutaj tak tylko stoi nogą, że nie widać lewa, prawa. Prawa, prawa, lewa. Prawa, lewa. I sobie balansujesz. Między drzewami jedziesz, tu balansujesz. Nie siedzisz. Musisz spróbować. Balansujesz. To wjechać na to, tak? Nie. Tu se pojedź. Słuchaj, teraz. Pojedź se po łące, tak? I pobalansuj. Pokażę ci jak to wygląda na realu. Na koło mu daj, Bartek. Nie skręcasz w robidło, tylko naciskasz, wiesz. Tak jest. Tak jest. Naciskasz, on musi... I tu.
to tu. No takie śmieszne rzeczy się nie chce słuchać, nie? Tam jak to pomaga, wjeździe o lesie. Ja tak robiłem, jak z domu jechałeś. Widziałeś, nie? No tak robiłem. Naprawdę, Tomek. Chyba, że po prostu... Okej. Chyba, że tylko na chustkach. Ja cię nagram. Dobra, jadę, bo muszę coś odpocząć, bo tutaj jestem, wiesz, jak z obiad zjeść, bo jestem wykończony. To nara. No, nara. Zdrowia, nie? No, trzymaj się. Na razie.